Michał Nowak, zapraszam na sport. Pierwsze wzmocnienie Moja Radomki, lotnisko Radom na sezon 2023-2024 Tauron Ligi. Nową siatkarką radomskiej drużyny została atakująca Monika Gałkowska, aktualna reprezentantka Polski. Pod koniec kwietnia Stefano Lavarini, selekcjoner reprezentacji Polski, ogłosił szeroki skład kadry kobiet na sezon 2023. Znalazła się w nim Monika Gałkowska. Atakująca w ostatnim czasie reprezentowała barwy włoskiego Bartocini Fortin Fisi Perugia, a w nowych rozgrywkach będzie grała w Moja Radomce lotnisku Radom. Gałkowska poprzednie rozgrywki rozpoczynała w ekipie Onibio Pałacu Bydgoszcz i z tej ekipy w trakcie sezonu przeniosła się do Włoch. Atakująca ma na koncie 9 sezonów w Tauronidze, w której rozegrała 201 meczów i zdobyła ponad 2000 punktów. Grała w takich klubach jak Legionowia, Legionowa Energia MKS Kalisz czy ŁKS Komerskon Łódź, z którym w 2019 roku zdobyła Mistrzostwo Polski. Gałkowska reprezentowała też już biało-czerwone barwy. W minionym roku dotarła z naszą kadrą do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Niemal pewne utrzymania w PKO Ekstraklasie Radomiak Radom podejmie w sobotę Piasta Gliwice. Po ostatniej wygranej ze Śląskiem Wrocław piłkarze Radomiaka Radom są już niemal pewni utrzymania w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Mogą sobie je zapewnić już w najbliższy weekend. W sobotę Radomian jednak czeka wymagający rywal, który wiosną prezentuje się znakomicie. W 13 spotkaniach rundy rewanżowej Piast zdobył 27 punktów. Obecnie w tabeli Gliwiczanie plasują się na 6. miejscu. Początek spotkania o godzinie 15 na stadionie przy ulicy Narutowicza 9 w Radomiu. Hydrotrak Radom musi wygrać 2 razy z Dzikami Warszawa, aby przedłużyć rywalizację w półfinale Suzuki pierwszej ligi. Koszykarze Hydrotraku Radom są pod ścianą w rywalizacji półfinałowej w Suzuki pierwszej lidze. Podopieczni Roberta Witki przegrali 2 pierwsze spotkania z Dzikami w Warszawie i już nie mają marginesu błędu. Radomianie nie mogą sobie pozwolić na porażkę. Rywalizacja trwa do 3 zwycięstw. 3. pojedynek rozegrany zostanie w sobotę o godzinie 19 w hali Radomskiego Centrum Sportu. Jeśli Hydrotrak wygra, to 4. starcie odbędzie się dzień później, również przy Struga 63, także o godzinie 19. Jeśli Radomianie wygrają oba spotkania u siebie, to 5. decydujący pojedynek w półfinałowej serii rozegrany zostanie w Warszawie 10 maja. Jeśli jednak Dziki wygrają jedno z tych starć, to one awansują do finału Suzuki pierwszej ligi. Cerat Enea Czarni Radom zakontraktowali nowego środkowego. To 23-letni Wojciech Kraj, który ostatnie lata spędził w Kanadzie. Radomski klub ogłosił pierwszego nowego siatkarza na sezon 2023-2024 plus ligi. Środkowym ceradu Enei Czarnych został Wojciech Kraj. 23-latek w ostatnich latach grał w Kanadzie, gdzie w lidze uniwersyteckiej bronił barw McMaster Marauders. Kraj urodził się w 2000 roku w Gliwicach i swoją przygodę z siatkówką rozpoczynał w wieku 12 lat w Secret Gliwice, a potem w latach 2014-19 grał w Akademii Jastrzębskiego Węgla. Ma na swoim koncie złoto Mistrzostw Polski Młodzików i Kadetów, a także brąz Mistrzostw Polski Juniorów. W 2019 roku wyjechał do Kanady, gdzie w kolejnych latach występował w lidze uniwersyteckiej, w której odnosił sukcesy. Sezon 2023-2024 będzie debiutem Kraja w plus lidze. Wcześniej radomski klub ogłosił przedłużenie kontraktów ze środkowym Michałem Ostrowskim i libero Maciejem Nowowsiakiem. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.